Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the moves. Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I fall, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TP toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a visionist, yeah. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będziemy zbytnio przedłużać, ponieważ jesteśmy już w siedzibie MG Motorsport. Jest ze mną Michał, cześć. A to jest nasz dzisiejszy pacjent. Jest to Mercedes GT Black Series, wersja limitowana. Jak dobrze wiecie, jeśli jesteśmy w siedzibie MG, to będziemy modernizować układ wydechowy. Jest to fabrycznie nowy samochód. Michał, jaki mamy plan na ten samochód? Plan już jest znany od dłuższego czasu, bo tą serię GT robiliśmy wiele razy, też tobie. Jedyną zmianą, jaką tutaj wprowadzimy w przypadku tego modelu, to wykonamy całkowicie tytanowy układ wydechowy. Będziemy też dostosowywać system sterowania klap do nowych warunków, bo to jest najnowszy model, on też ma tam dosyć specyficznie te klapy ustawione. Będziemy wracali, żeby gadał po prostu. Dokładnie. Pokażemy wam zaraz w przebitkach, ponieważ ten samochód jest naprawdę bardzo, bardzo cichy, a klient, który posiada ten samochód, lubi auto, żeby wyraziście brzmiało. Przejdźmy może do tyłu, bo też jeszcze oprócz samego wydechu, to jest plan na końcówki wydechowe. Tu aż te jakoś nie wyglądają specjalnie ciekawie, to zadecyduj sam, czy to będzie tytan, czy karbon. No zobaczymy. No tutaj mamy takie bardzo podobne rozwiązanie, jak robimy bardzo często do modeli Ferrari. Tu akurat jest system mocowania taki sam jak Ferrari Monza, P1 czy P2. Więc najprawdopodobniej przeniesiemy ten system tutaj do tego Mercedesa i wprowadzimy po prostu połowgodnienie. Czyli tu jest końcówka montowana do zderzaka, tak, nie do jest zderzaka. Elementem wydechu. Tak, ale też jest dosyć specyficznie, bo jest wmontowana nie tak w standardowym samochodzie na uchwytach, tylko na tak zwanej siatce bazowej, która ta siatka dopiero jest przykręcona do zderzaka. Jest to dosyć taki skomplikowany system, ale mamy już doświadczenie w nim w przypadku właśnie modeli Ferrari, więc tutaj sobie bez najmniejszego problemu poradzimy. Zaraz zobaczymy auto od spodu, jeśli będzie kilka przebitek wam z tego wydechu rzucimy. Czy ty masz plan tak samo na Inconel w tym samochodzie w wydechu, czy nie ma tutaj takiej potrzeby? Na pewno front pipe przyjdą w Inconelu. Część układu wydechowego tytanowego zostawimy otwarta, bo tytan już też fajnie nam ewoluuje i też bardzo łatwo oddaje ciepło, więc samo powietrze opływające po tych rurach nam będzie to dodatkowo chodziło, ale na pewno w tylnej części, tam gdzie się znajduje, jak wiemy, skrzynia biegów, i dosyć duży rozbudowany system drążków, tam wprowadzimy na pewno termikę, jest mega ciasno w tym miejscu i tam też się szybko gotuje, są płyty pod aerodynamikę, więc tam na pewno potrzeba zapakowania. Okay. Odpal proszę ten samochód, zobaczymy jak on bazowo brzmi. Będziemy mieli odzwierciedlenie do tego później jak zrobić. Dobra, mamy tutaj auto, za wiele nie widać, trzeba będzie wszystko to podemontować, ale jedyne co widzę, to widzę GPF-y. Jaki masz pomysł na to? Tutaj mamy GPF-y, mamy resztę układu wydechowego, bo mamy GPF-u, zamontujemy sportowe odpowiedniki. One nam będą tutaj zastępowały te GPF-y bez żadnych błędów, bez modyfikacji ECU. Resztę układu wydechowego mamy też, tak jak w każdym standardowym Mercedesie. Mamy na H-pipe, my to też troszkę inaczej tutaj rozwiążemy. Tak jak wspomniałem, będziemy też tą wersję tytanową robili. Do tyłu trochę. Tutaj w porównaniu do takich najzwyklejszych Mercedesów mamy wszystkie osłony zrobione z karbonu. Mamy też dzwon imitujący skrzynię biegów, bo tu nie ma skrzyni, to jest puste, tak jak w każdym GT karbonowy.
mamy zupełnie inny końcowy wydech, bo w GTR-ze zwykłym, czy R, czy Pro, mamy wydech z wyjściem centralnym. Tutaj mamy z czterema końcówkami po boku, tak jak w tych najnowszych modelach po 2022 roku. To czyli, też będziemy zmieniać. Czyli jednym słowem pracy jest ogrom. Tak, tu jeszcze możemy pracy. Pokazać ciekawostkę na skalę, myślę, polską na pewno. Co tutaj mamy? Tutaj mamy układ wydechowy w Mercedesa GT4. Mm-hmm. To taka niespotykana wersja, jest to całkowicie torowy samochód, to jest odpowiednik Porsche Cup. I tutaj mamy oryginalny układ wydechowy w niego. My tutaj mamy to zadanie, to zresztą w tym samym terminie, to ten Mercedes przyjedzie, to może uda się nam nakręcić fajną fotę. Porównanie. Tak, fajne porównanie. Mamy już w części wykonane w tytanu. To jest wszystko z kwasiaka, prawda? Tak, tak. Tu najłatwiej jest to powiedzieć, zobaczcie, ciężko mi jest naprawdę podnieść to. To nie jest najcięższy ten tak. wydech, to jest sportowy wydech. Tak, i to jest sportowy wydech, a zobaczcie. To będziemy wszystko w tytanie. To jest już rura tytanowa, jednym palcem ją podniosę. W życiu nie byłbym w stanie tej rury. Weź ciekawości, jak to nie będzie problem dla ciebie, zróbmy porównanie wagowe. Ile jesteśmy w stanie ugrać? Ja myślę, że co najmniej 6 kg na rurę. Jeżeli chodzi o Mercedes, to mamy, bo już robiliśmy GTR-a Pro tak naprawdę na tytanowym wydechu, więc mamy porównanie, tam różnica jest prawie 9 kg na samych rurach. Mega. A tutaj jeszcze jako ciekawostka, specjalnie do tego modelu wyprodukowaliśmy katalizatory, które mają wkład inconelowy, a poszycie jest zrobione też tytanowe. O! Żeby można było to połączyć, więc też będą tytanowe katalizatory. Tutaj są standardowe katalizatory niezbędne. Mega unikalne, ponieważ przyznam się szczerze, nigdy nie widziałem w życiu obudowy tytanowej do katalizatora. Kończymy tym miłym akcentem to, zostawiamy w dobre ręce. Powodzenia! Working at 9 to 5, I had to go and feed the gods. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Till you let go, I'm copying all of them, who you gonna be inside. Fake it, I gotta face it, I gotta do the time. You gotta wait, make for a great payment, shit, you doing your job. Gotta deal with the patience, 200 every occasion. Going to different locations, how they got when I need some direction. Me and Vinci go up every session, cook it up, yeah, you know it's no pressure. Yeah, you know how we do what we all in, we can slow up and you'll never catch us. Working at 9 to 5, I had to go and feed the gods. Nobody did it right, I had to show them how to come. I had to be the hard, this is the life I live for God. Cześć, witaj. Już na pierwszy rzut ucha słychać, że ten samochód naprawdę dużo głośniej brzmi. Wcześniej spokojnie mogliśmy porozmawiać, była całkowita cisza. Także Michał, opowiadaj, co tu zrobiłeś, co się udało, bo łatwo nie było. Nie, łatwo nie było. Tutaj jest bardzo gruba modyfikacja tak naprawdę tego samochodu. Jest dużo rzeczy zmienione. Pierwsza rzecz, którą mamy, to mamy full tytanowy wydech. Który... Zaznacz, że okazało się, że w tym aucie nie było tytanowego wydechu. Tutaj poprzednie generacje tego modelu, znaczy tego modelu, Black Ferry nie, ale normalnego GTR-a, mają tytanowy układ wydechowy, tak. Przynajmniej tą ostatnią sekcję. Ten tak. samochód ma normalnie stalowy wydech od samego początku do samego końca. Ma też taką dosyć specyficzną konstrukcję, żeby ukryć brak dźwięku tego auta, że w ogóle jest wykastrowany całkowicie, czyli dźwięku nie ma. Tutaj dodatkowo zastosowaliśmy zamiast GPF-ów tak zwane dekaty, taką specjalną komorą rezonującą, żeby dodatkowo udało się trochę wydobyć dźwięk. H8, tak. Tu w przebitkach tak. możecie zobaczyć to, bo to jest naprawdę innowacyjne rozwiązanie Michała, bo jak wiecie, on naprawdę jest twórcą dźwięku i wcześniej stworzył jedną wersję, ale była niewystarczająca dla niego, więc postanowił zrobić od początku to i zaraz usłyszycie, jak to brzmi. Dokładnie. To dodamy gaz. Okay.
whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. Ayy, so much that I'm losing the counts. Ayy, I'm a young boss in my state. Yeah, so I gotta stay in my town. Ayy, I think I'm... Michał, chciałbym ci bardzo podziękować. Nie wiem, czy masz świadomość, ale ja doskonale rynek rozeznałem i jesteś jednym z, można powiedzieć, z pierwszych 5 osób na świecie, które zrobiło wydech do tego samochodu. Jak sobie popatrzycie, to na YouTubie nie istnieje w ogóle taki coś jak dźwięk do takiego samochodu. Tym bardziej, a myślę, że jest pierwszą osobą na świecie, która zrobiła to bez wyprogramowywania tego. Bo oczywiście można usunąć całą ekologię, ale trzeba, które dają niesamowity dźwięk. A zrobić? Zauważcie to, że ten samochód ma w dalszym ciągu gwarancję, ponieważ żadnego oprogramowywania nie ruszaliśmy i w każdej chwili można powrócić do serii. Zostało to tak zrobione. Także jeśli wam się odcinek podobał, dajcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał, a to jeszcze nie jest koniec, bo to jest zapowiedź tego, co będzie w kolejnym odcinku. Jest to kolejny samochód, który będzie robiony wspólnie z MG Motorsport, także oczekujcie i do zobaczenia.